Miasto nie ma pieniędzy na pomoc dla bezdomnych. Fundacja Barka chce otworzyć 3 nowe centra integracji społecznej. To właśnie w takich miejscach bezdomni i bezrobotni mają szansę nie tylko na pomoc materialną, ale też naukę zawodu. Bez pieniędzy od miasta zostają na lodzie. Urzędnicy tłumaczą, że mają trudną sytuację budżetową. Na razie więc bezdomni muszą wystarczyć odbywające się w Poznaniu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej dla ludzi bez domu. Jan Józefowski. Wpadała bramka za bramką. Na trybunach podczas wczorajszego meczu otwarcia Mistrzostw Świata Bezdomnych zabrakło jednak poznaniaków. Mecz oglądali prawie wyłącznie zawodnicy innych drużyn. Jeżeli miałaby być to tylko impreza dla samych uczestników, to no to niepotrzebne. Taka sytuacja nie wynika jednak z ignorancji poznaniaków, przekonuje kulturoznawca profesor Przemysław Rotengruber. Impreza jest po prostu źle promowana. Wypada wspomnieć o paraolimpiadzie, która stała się przebojem. Mało tego, niektórzy sądzą, że za kilka lat, może kilkanaście, paraolimpiada stanie się popularniejsza niż regularne igrzyska olimpijskie. Tylko że to jest kwestia mody, jak wszystko na tym świecie. Niestety tak się również ma sprawa z Mistrzostwami Świata Bezdomnych w piłce nożnej, mianowicie chwilowo to modne nie jest. W jakimś sensie stopniu jest to wina władz, które powinny promować takie imprezy. Braków w podejściu do bezdomnych jest więcej. Dotarliśmy do wyników najnowszych badań zleconych przez Urząd Miasta. Pokazują skalę problemu. Bezdomnych jest w Poznaniu ponad 800. Wśród nich 70 to dzieci. Wielu bezdomnych jest w grupie produkcyjnej, czyli w wieku między 31 a 50 rokiem życia. Wrócić na rynek pracy pomagają im centra integracji społecznej. Żeby w okresie mniej więcej 12 miesięcy osoba taka przychodząca dzień w dzień, tak jak normalnie jakby przychodziła do jakiegoś zakładu pracy na staż, to jest taki właściwie stażysta, przy tej kwocie 700 zł to jest wystarczający bodziec jak na razie, żeby codziennie chcieć przychodzić i codziennie wykonywać w różnych warsztatach działania. W kolejce do takich centrów czeka obecnie blisko 200 osób gotowych uczyć się zawodu. Barka planuje otwarcie 3 nowych centrów. Na planach może się jednak skończyć. W urzędzie bowiem nie ma pieniędzy. Dziś miasto przeznacza na centra integracji społecznej rocznie 750 tysięcy złotych. Źródłem finansowania jest Fundusz Przeciwalkoholowy i on jest rozdysponowany, więc w całości rozdysponowany. Potrzeb jest bardzo wiele, bardzo różnorodnych, a więc musielibyśmy podjąć debatę z wszystkimi korzystającymi, realizującymi zadania, na ile mogliby ograniczyć swoje działania na korzyść kolejnego CIS-u. Kolejka do tych warsztatów krawieckich w Centrum Integracji Społecznej Barki może być więc długa. Kobiety uczą się tutaj podstaw zawodu. Po roku często znajdują pracę i zamiast pobierać zasiłki, płacą podatki. Na naszym warsztacie jest 8 pań. Panie przychodzą bez żadnych doświadczeń związanych z krawiectwem i tutaj pomalutku się uczą od podstaw. W tej kuchni bezrobotni uczą się zawodu kucharza. Przygotowane przez nich potrawy sprzedawane są w bistro barki. Zamiast zasiłku uczestnicy dostają pensję 700 zł. Codziennie muszą stawić się w pracy. Tutaj po prostu są przeszkoleni i przygotowywani do przygotowywania tychże posiłków. Przetwarzamy też tutaj różnego rodzaju warzywa, owoce z naszego gospodarstwa, które później będą wykorzystywane do dalszej produkcji. Te miejsca są potrzebne, mówi radny szef klubu Platformy Obywatelskiej Marek Sternalski i zapowiada interwencję u prezydenta. Miasto może do budżetu przygotowanego przez prezydenta wprowadzić poprawkę budżetową i na tego typu działania należy szukać pieniędzy, bo to na pewno nie jest strata dla miasta. Miasto wydaje bezdomnym posiłki, odzież, zapewnia pomoc medyczną i schronienie. Współfinansuje też część programów pomocy bezdomnym. Można stwierdzić, że pieniędzy na Centra Integracji Społecznej nie ma, ale na fontannę na Placu Wolności ponad 3 miliony jakoś się znalazły, a to tyle, ile roczny koszt funkcjonowania wszystkich centrów integracji społecznej przez 3 lata. Jan Józefowski, Puls Dnia.